Witam Was bardzo serdecznie na kanale yogahome.pl. Ja jestem Karola i dziś zapraszam Was na ekspresowe wzmacnianie brzucha. Nie ma co się rozgadywać. Bierzemy się do pracy. Usiądźmy. Przyciągnijmy kolana do klatki. Przenieśmy ręce przed siebie. No i najpierw się nauczmy, jak będzie wyglądało ćwiczenie. Z wydechem opadam dolnymi plecami na ziemię i prostuję prawą nogę. Teraz na wdechu. Lewa ręka, czyli przeciwna, wędruje na tył maty. Wracam z wydechem i na wdechu wracam do pozycji. Wiemy, to działamy. Przygotujmy się, przyciągnijmy kolana do klatki i raz jeszcze od prawej nogi. Prawa noga prosta i opadamy w dół. Teraz lewa ręka, wdech, wędruje za siebie. No i tu już powinniśmy poczuć, jak pracuje całe nasze ciało. Teraz wraca ręka, wydech i na wdechu łagodnie, spokojnie wracamy do tej naszej kuleczki. Lewa noga, wydech, opadamy. Teraz prawa ręka, wdech za siebie. Wszystko wolniutko, takie slow motion. Wydech, ręka i wdech, powrót, kuleczka. W kuleczce tu też chcę trochę się wzmacniać. No to prawa. Opadam. Lewa ręka, wdech za siebie. Ręka wraca, wydech, kuleczka, wdech. Lewa noga, wydech i dolne plecy całe na macie. Prawa ręka, wdech za siebie. Łopatki są wysoko w górze. Wydech, ręka wraca. I wydech, zbieramy. No mój brzuch coś tam już zaczyna czuć. Prawa, wydech, lewa ręka, wdech, ręka, wydech i powrót, wdech. Lewa noga, wydech, prawa ręka, wdech, ręka wraca, wydech, kuleczka, wdech, prawa noga, wydech, dolne plecy całe na macie, lewa ręka, wdech, ręka wraca, wydech, kuleczka, wdech, lewa noga, wydech, prawa ręka, wdech, ręka wraca, wydech, kuleczka, wdech. No to jeszcze po razie. Prawa, wydech, lewa ręka, wdech, ręka wraca, wydech, kuleczka, wdech, lewa noga, wydech, prawa ręka, wdech, ręka wraca, wydech, kuleczka, wdech. Hura. Chwila takiego, wiecie, wdechu, wydechu i bawimy się dalej. Nogi jak w takim pozycji diamentu. Dalej, bliżej, tak żeby było Wam w miarę wygodnie. Kolana tam, gdzie się same ustawią. I teraz z tej pozycji z wydechem wolniutko opadamy na matę. Kręg po kręgu odkładamy plecy. Na końcu możemy nawet odłożyć sobie łopatki, chociaż nie musimy. To był wydech. Z kolejnym wdechem kręg po kręgu do góry, a na końcu jeszcze takie przeciągnięcie, żeby dać sobie trochę ulgi. Oj, takiego właśnie rozciągnięcia przodu ciała. No to ruszamy. Kręg po kręgu. Wydech. Opadamy. I wdech. Kręg po kręgu góra. Prostujemy plecy, wyciągamy ręce w górę. Wydech. Wolniutko. Znowu takie slow motion. I wdech. I wydech. Jak czujecie, że brakuje Wam powietrza, to do oddychania nie ma większego problemu. Można tam sobie zrobić dodatkowy wdech i wydech, nic się złego nie stanie. Lepiej tak, niż mamy czuć, że, no, że nie brakuje nam powietrza. Ale ważne, oddychamy. Brak oddechu, chociaż może się przez moment wydawać, że pomaga, to na dłuższą metę nie pomaga. I wydech. Łagodnie wdech do góry.
Tu przeciągnięcie. I wydech. I wdech. I wydech. I wdech. I wydech. Ostatnie dwa razy. Wdech. Wydech. Wdech. I wydech. To chyba już były. No to wdech do góry. I wydech. Nie ma co odpoczywać, bo ekspresowa praktyka to trzeba działać. Podobne ćwiczenie do pierwszego. Znowu jestem zwinięta w kulkę. Ręce są przed sobą. I teraz na wydechu opadam plecami, ale prostuję obie nogi. Teraz z wdechem wracam do kuleczki. Może nawet wracam z przyciągnięciem się rękoma, ale z wydechem już na pewno puszczam. Z wydechem prostuję nogi do nawasana i z wydechem rozluźniam. No dobra, to próbujemy. Jesteśmy w kuleczce. Wydech. Kładziemy się na macie, prostujemy. Łopatki są w górze, dolne plecy są całe przyklejone. To był wydech. No to powrót. Wdech. Tu taki rozluźniający. Wydech. Zbieramy się w sobie. Nawasana. Wdech. Zróbmy tu sobie wydech, uginając nogi. Zróbmy wdech i powtarzamy. Wydech. Ardha Navasana, czyli pół Navasana. Ciekawe, że to się tak nazywa. Na wdechu. Jak potrzebujecie, to tu się wspieramy na rękach. Ale z wydechem już puszczamy ręce. Żeby z wdechem wyprostować nogi. I z wydechem rozluźnić. Jeden wdech dla odpoczynku, takiego też wydłużenia pleców. I wydech. Kładziemy się w Ardha Navasana. No to wdech. Do góry, jak trzeba, z użyciem rąk. Wydech, puszczamy nasze nogi. Wdech, Navasana. Tu chwilę przytrzymujemy. Wydech, rozluźniamy. No to wdech i wydech, Ardha. Też przytrzymujemy. Wdech, kuleczka. Tu wydech, proste nogi. Wdech i rozluźniamy wydech. Jeszcze się wydłużmy. Wdech. Jarda, wydech. Kuleczka, jak trzeba, to się przyciągamy. I wydech, puszczamy. Proste nogi, wdech. I ugięte, wydech. Ostatni raz. Zróbmy wdech, prostując się. Ardha Navasana, wydech. Wdech, przyciągamy nogi. Wydech. Navasana. A zostańmy sobie na 5 oddechów. 1, 2. Proste plecy. 3. Tu też czwóreczki ładnie pracują. 4. I łagodnie 5 z wydechem. Kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za tę ekspresową praktykę. Myślę, że spokojnie możecie ją praktykować oddzielnie, żeby trochę wzmocnić mięśnie brzucha albo dorzucać ją do jakichś innych praktyk, jeżeli czujecie, że to jest Wasz słaby punkt. A jeżeli doceniacie naszą pracę, to możecie ją wesprzeć. Dzięki temu my możemy tworzyć i dzięki temu na tym kanale pojawiają się nowe praktyki, dzięki którym yoga staje się dostępna dla każdego. Jeżeli chcielibyście dołączyć do projektu Yoga Home, to w opisie tego filmu znajdziecie wszystkie niezbędne informacje, w jaki sposób można nas wspierać. A gdybyście byli nowi, to koniecznie subskrypcja, żebyście nas gdzieś w odmętach internetu nie zgubili. Dzięki raz jeszcze i do zobaczenia na kolejnych praktykach.